Od samego rana niemalże wszystkie światowe media cytują portugalski dziennik Abola, który poinformował, że w związku z ostatnią aferą z podatkami Cristiano Ronaldo postanowił opuścić Real Madryt. Informacja ta zasiała panikę wśród kibiców królewskich, którzy nie potrafią sobie wyobrazić swojej ukochanej drużyny bez CR7. Doniesienia te jednak najprawdopodobniej są wymysłem. Madrycki dziennik ABC twierdzi, że Ronaldo wciąż chce grać dla Realu, a portugalscy dziennikarze wymyślili tego fake newsa, by zyskać rozgłos oraz popularność. O tym, czy informacja ta jest prawdziwa, najpewniej dowiemy się w najbliższych dniach, a może i nawet godzinach, gdy któraś ze stron ogłosi swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie. Już dziś startują Mistrzostwa Europy do lat 21 w Polsce. W turnieju zmierzy się 12 najlepszych młodzieżówek Starego Kontynentu. Wśród największych nieobecnych możemy wyróżnić reprezentację Francji, a także kadrę Holandii. Drużyny zostały podzielone na 3 grupy, z czego awans do następnej rundy, czyli półfinału, wywalczą tylko pierwsze miejsca oraz tylko jedna ekipa z najwyższym dorobkiem punktowym wśród drużyn, które zajmą drugą pozycję. Stąd też jeśli biało-czerwoni chcą myśleć o awansie, to nie mogą sobie pozwolić na straty punktów w dzisiejszym meczu ze Słowacją, która jest uważana za najgorszą drużynę w naszej grupie. Warto dodać, że na tym turnieju będzie testowany również nowy przepis, który w przyszłości UEFA chciałaby wprowadzić do seniorskiej piłki. Mowa tu o możliwości dokonania w dogrywce dodatkowej czwartej zmiany w meczu. Z kolei jutro w Rosji rozpocznie się Puchar Konfederacji. Zmierzą się na nim najlepsze drużyny z poszczególnych kontynentów, obecny mistrz świata, a także organizator przyszłorocznego mundialu. Co zabawne, na tym turnieju Azję reprezentować będzie Australia. Kangury już od kilku sezonów grają w pucharze tego kontynentu i właśnie 2 lata temu udało im się go wygrać. Drużyny biorące udział w Pucharze Konfederacji mają o co walczyć. Zwycięzca otrzyma aż 5 milionów dolarów, zaś na konto srebrnych medalistów wpłynie zaledwie 500 000 mniej. Na dziś to już wszystko. Wielkie dzięki za uwagę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.